Dobry wieczór, mam na imię Ewa i serdecznie witam w programie Dziewczyny Fortuny. Już zapraszam do wspólnej zabawy. Jak widzicie, zagadka tablicowa na początek, co to znaczy zagadka typowa, rozgrzewkowa. W kopercie na pewno jest coś, co możemy znaleźć w kuchni na literę K. Jeżeli macie jakieś pomysły, to już zapraszam tutaj do mnie. Pierwsze 50 zł do wygrania za odpowiedź z koperty. Więc jeżeli odgadniesz, co tam się znajduje, 50 zł powędruje właśnie w twoje ręce, jeżeli zgłosisz się tutaj do studia z odpowiedzią. Warto już sprawdzać swoje pomysły, bo to zagadka, która testuje tak naprawdę wasz refleks. Czyli jak szybko potraficie swoje pomysły podawać, bo jak się każdy z was zastanowi, to każdy z was na jakiś pomysł wpadnie. Każdy pewnie wpadnie na inny pomysł. Dlatego właśnie ważne, żeby każda z tych nielicznych osób o tej porze przed telewizorem te swoje pomysły jak najszybciej sprawdzała tutaj w studiu. Dzięki temu szybko rozwiążemy tę pierwszą zagadkę. Ja już przypominam zasady, ale jeżeli masz pomysł, w każdej chwili możesz przerwać mi przypominanie tych zasad i podzielić się swoim pomysłem. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy cię ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system sam do ciebie oddzwoni i zostaniesz na żywo połączony z moim studiem, a szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.superstacja.tv. Co w kuchni na literę K możemy znaleźć? Bo zasady zdążyłam przypomnieć, nikt nie przerwał mi telefonem. Chociaż wcale bym się nie zdziwiła, gdyby tak się stało, dlatego że, tak jak mówiłam, zagadka na umiejętność szybkiego kojarzenia to nie jest typ zagadki, gdzie trzeba się dłużej przyglądać, czegoś długo analizować. Nie. Masz pomysł, od razu go sprawdzasz. No i teraz pytanie, jak szybko pojawi się odpowiedź z koperty. Mam nadzieję, że z jednym z pierwszych telefonów uda nam się przejść do kolejnych zagadek, a ta rozgrzewkowa faktycznie będzie tradycyjną rozgrzewkową zagadką. No, żeby to było możliwe, musimy ją jak najszybciej rozwiązać. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że jest bardzo późno, że nie ma wielu osób przed telewizorem, to środek tygodnia, ale jeżeli ktoś do tej pory wytrwał i chciałby powygrywać pieniądze i przy okazji tej i kolejnych zagadek, to szansa jest, tylko od was zależy, czy z tej szansy skorzystacie, a jeżeli osób niewiele przed telewizorem, no to tym większa szansa, że jeżeli ty spróbujesz, to ty wygrasz pieniądze, jeżeli dużej konkurencji nie masz. 704 300 400 10. To jest numer, który wybieramy do studia, jak mamy już przygotowaną odpowiedź. Przy czym nie ma znaczenia, czy wybierasz ten numer z komórki, czy z telefonu stacjonarnego. Po prostu łapiemy ten telefon, który jest bliżej pod ręką, wybieramy numer i dzielimy się pomysłem. O właśnie. Dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Dobry wieczór. Kostka rosołowa. Kostka rosołowa. No, dobra propozycja, jak najbardziej dobre skojarzenie, jeszcze nie z koperty, więc zapisuję i czekam w takim razie na kolejny telefon, a my już wykluczyliśmy jedną propozycję. Kostka rosołowa. Co jeszcze? Jeżeli nie kostka rosołowa, skojarzenie jak najbardziej trafione, no bo jak tak myślimy o kuchni, o czymś na literę K, no to myślę, że coś takiego to... To pomysł, który mógł się faktycznie w głowie pojawić. Reżyser pomyślał faktycznie o tej kostce rosołowej, ale coś innego włożył do koperty, więc jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły, szansa na wygranie pierwszych pieniędzy w programie wciąż aktualna. 50 zł czeka. No i ja czekam na pierwszego zwycięzcę tutaj. Już usłyszałam pierwszą propozycję, także jesteśmy o jeden pomysł bliżej odpowiedzi z koperty. Jeżeli macie inne pomysły, zapraszam serdecznie. 704 300 4 310. Kto jeszcze nie śpi, oprócz pani, która trafiła tutaj do mnie przed momentem? Czy jest ktoś jeszcze, kto chciałby sprawdzić swój pomysł? Tu nie ma co się wahać i zastanawiać zbyt długo, bo to niestety grozi tym, że ktoś inny po prostu będzie szybszy. Jeżeli mamy do czynienia z zagadką na refleks, to tak naprawdę ma to duże znaczenie, w którym momencie zdecydujemy się na wybranie numeru do studia. Warto to zrobić od razu, jak ten pomysł przyjdzie do głowy. Bo czasem ta chwila naszego zawahania może zdecydować o tym, że ktoś inny w tym momencie, zamiast się zastanawiać, po prostu złapie za ten telefon, wybierze numer. Jeżeli będzie to odpowiedź z koperty, którą również ty miałeś na myśli, to będzie szkoda, jeżeli ktoś po prostu sprzątnie 50 zł sprzed nosa. Warto sięgnąć po te pieniądze, jeszcze szansa jest, więc jeżeli ktokolwiek przed telewizorem chciałby się zmierzyć z tą zagadką, zapraszam. To jest taki typ zagadki,
przy której myślę, że każdy może wziąć udział, no bo nie trzeba tutaj mieć jakiejś specjalistycznej wiedzy, nie trzeba też mieć jakichś specjalnych umiejętności, na przykład, nie wiem, spostrzegawczość. Nie, tutaj po prostu no, szybko trzeba kojarzyć, to na pewno, żeby nie dać się wyprzedzić, warto jak najszybciej swoje pomysły sprawdzać, bo nawet jeżeli o tej porze przed telewizorem nie ma wielu osób, to jednak zawsze jest ryzyko, że ktoś będzie szybszy. No, chyba, że tylko pani, która przed momentem trafiła do studia, jest o tej porze przed telewizorem i bierze udział w zabawie, no to wtedy faktycznie konkurencji nie ma, ale mam nadzieję, że ktoś jeszcze jest, bo skoro czekają kolejne zagadki, czekają na was te nagrody, no to chciałabym, żeby nie brakowało też chętnych do tego, żeby te nagrody wygrywać. 50 zł za odpowiedź z koperty. Kto ma jeszcze jeden pomysł? Może teraz? Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, kokos. Kokos, o, tak egzotycznie, nie z koperty, ale dobry pomysł. Dobrze, reżyser mówi tak. Ja zaproponuję 100 zł. Za odpowiedź z koperty. Dlaczego? Bo reżyser mówi, od pierwszej propozycji widzowie idą w bardzo dobrym kierunku, bo chodzi o coś do jedzenia. Także bardzo się cieszę, że nie braliście pod uwagę jakichś sprzętów kuchennych czy tego typu przedmiotów, które no też mogłyby się w kuchni znaleźć. Chodzi o coś do jedzenia. Szukamy czegoś do jedzenia. To jest bardzo dobry trop. No dobrze, to skoro już tym dobrym tropem poszliśmy od samego początku zagadki, to tym bardziej liczę na szybkie jej rozwiązanie. 50 zł jeszcze przed momentem, teraz już 100 za odpowiedź z koperty, więc mam nadzieję, że tym bardziej ktoś szybko po te pieniądze sięgnie. 704-300-4310 to numer do studia. Jeżeli już masz kolejny pomysł, zapraszam. Szukamy czegoś w kuchni na literę K, wiemy, że będzie to coś do jedzenia, mało tego, wiemy, że nie będzie to kostka rostołowa i nie będzie to kokos. W takim razie, czy ty miałeś inny pomysł? No to sprawdź, jak najszybciej warto trafić tutaj do studia, żeby nie dać się wyprzedzić. No i żeby tym szybciej rozwiązać zagadkę, bo im szybciej sprawdzacie swoje pomysły, tym szybciej usłyszę ten pomysł, który znalazł się w kopercie. Pytanie, czy to będzie z kolejnym telefonem? No to jest program na żywo, to jest zagadka, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć. To wy ją reżyserujecie. Od początku podając różne odpowiedzi, to wy ustalacie przebieg tej zagadki. To, czy ona zostanie rozwiązana z jednym z pierwszych telefonów, czy usłyszę kilka więcej propozycji. To wszystko zależy od was, tak jak i tempo w tym programie. Także jeżeli macie kolejne pomysły, im szybciej je sprawdzicie, tym szybciej ktoś z was wygra pieniądze. No i tym szybciej kolejne osoby, które być może czekają na inne zagadki, będą miały szansę, żeby się wykazać. 100 zł do wygrania. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, kwaśnica. Kwaśnica, smacznie, ale jeszcze nie z koperty. Kwaśnica, no ciekawie. No zobaczcie, tak jak mówiłam, ile osób przed telewizorem, tyle różnych pomysłów, bo zobaczcie, jak tak zastanowimy się nad tymi propozycjami, które już tutaj pojawiły się na tablicy, to sami przyznacie, że są zupełnie od siebie odległe. Kostka rosołowa, kokos i kwaśnica. Bardzo różne skojarzenia, dlatego właśnie lubię prezentować tego typu zagadki, bo po pierwsze bardzo trudno jest przewidzieć, jaką propozycję podacie. Jeżeli prezentujemy taką zagadkę, gdzie szukamy na przykład jednego konkretnego słowa, no to tam dużego pola do manewru nie mamy. Tutaj, kiedy chodzi o naszą wyobraźnię, to tak naprawdę różne pomysły mogą się pojawić. Czasami naprawdę nas zaskakujecie tym, ile jesteście w stanie pomysłów znaleźć. Natomiast tutaj no już idziemy tym dobrym tropem, bo wiemy, że chodzi o coś do jedzenia. Wiemy, że nie będzie to kostka rosołowa, kokos ani kwaśnica, choć są to wszystko dobre pomysły. Co jeszcze udało się skojarzyć? Bo stuwa czeka, no i czekają kolejne zagadki. 704-300-4310, jeżeli ty miałeś inny pomysł, jak najszybciej wybierz numer do studia. No i przekonaj się, czy twoja odpowiedź jest warta 100 zł. Śmiało. No, kto jeszcze nie śpi, oprócz tych trzech osób, które już sprawdziły swoje propozycje? A może któraś z tych osób w międzyczasie wpadła na kolejny pomysł?
no to póki zagadka nie została rozwiązana, warto te swoje pomysły sprawdzać dalej. No i warto się pospieszyć, bo to jest taka zagadka, przy której nie mogę Wam obiecać, że ona za chwilę na pewno jeszcze tutaj będzie, bo na pewno nie jesteście w stanie jej szybko rozwiązać. No jesteście w stanie. W każdej chwili jestem gotowa usłyszeć telefon od kogoś z Was. Nie ma problemu z trafieniem tutaj do studia, skoro już 3 telefony usłyszałam, a program dopiero rozpoczęliśmy. Także jeżeli macie jakieś pomysły, warto od razu je sprawdzać, póki jeszcze jest szansa. Bo może się okazać, że lada chwila usłyszę właśnie odpowiedź z koperty i zagadka zostanie rozwiązana. Suwa czeka. W kuchni na literę K. Coś do jedzenia. Nie kostka rosołowa, nie kokos i nie kwaśnica. W takim razie co to będzie? Może teraz. Dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Dobry wieczór. Kompot. Kompot. O, smacznie. Jeszcze nie z koperty, ale zapisuję. Kompot. Jeszcze nie kompot, ale to też dobry pomysł. Co jeszcze? No, kto ma jeszcze jakiś pomysł? Bo usłyszałam kilka propozycji, no ale mam nadzieję, że jest ktoś jeszcze, kto jakiś pomysł ma. Mam wrażenie, że niektóre z tych głosów słyszałam niejednokrotnie, także no, to jest na pewno dowód na to, że nie ma problemu z trafieniem tutaj do studia, nawet jeżeli chcesz tutaj trafić więcej niż raz. Natomiast mam nadzieję, że jest ktoś jeszcze przed telewizorem, kto również chciałby sprawdzić swój pomysł, bo no, im więcej osób się zastanawia, tym większa szansa, że szybko zagadkę rozwiążemy. Im mniej osób przed telewizorem, tym mniej pomysłów, tym mniejsze tempo. A jeszcze jak do tego doliczymy w tą późną porę, no to faktycznie warunki mało sprzyjające. Środek tygodnia, no nie każdy, a w zasadzie niewiele osób może sobie pozwolić na to, żeby o takiej godzinie po prostu zwyczajnie posiedzieć sobie przed telewizorem, nie stresując się, że jeżeli teraz nie położymy się spać, to nie zdążymy rano wstać. Jeżeli ktoś z Was akurat o tej porze przed telewizorem jest i faktycznie nie musi wcześniej położyć się spać, albo po prostu nie czuje się jeszcze senny, no to warto wziąć udział w zabawie. Suwa czeka, można się zgłosić po te pieniądze i nie trzeba wychodzić nawet z domu czy wkładać się w to jakiegoś specjalnego wysiłku, oprócz oczywiście zastanowienia się nad czymś do jedzenia. No myślę, że to jest taka tematyka, o której fajnie się myśli, bez względu na porę dnia czy nocy, o jedzeniu myśli się przyjemnie, no chyba, że ktoś na jakichś drakońskich dietach, no to myślenie o jedzeniu to byłaby jakaś tortura pewnie dla takiej osoby, no ale mam nadzieję, że nie macie z tym problemu. I dobry wieczór, jaka odpowiedź? Kapusta. Kapusta, o, nie jest to odpowiedź z koperty, ale też dobra propozycja, kapusta. Co jeszcze? No już 5 propozycji na tablicy. Z każdą kolejną jesteśmy coraz bliżej rozwiązania. Jeżeli udało Wam się wpaść na jeszcze jeden pomysł, no to śmiało. 704-304-310 to jest numer, który prowadzi do studia. No ale myślę, że o tym wiecie doskonale, skoro do tej pory zdążyłam już tyle telefonów usłyszeć, to znaczy, że nie macie problemu z trafieniem tutaj do mnie. O właśnie. Dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Dobry wieczór, ale ja miałem kapustę, a już jest napisana. Także oj, to może uda się jakoś szybko coś skojarzyć. No, nie, na razie nie. To zapraszam ponownie. No, skoro do tej pory słyszę telefon za telefonem, to nie powinien Pan mieć problemu z trafieniem tutaj do mnie. No widzicie, jak to jest. To właśnie tak to wygląda przy tego typu zagadce, że tutaj refleks, tak jak powtarzam od początku, ma znaczenie, bo okaże się, że ktoś dosłownie te chwilę wcześniej wybierze numer do studia i akurat okaże się, że poda pomysł, który nam przyszedł do głowy. Właśnie taka sytuacja zdarzyła się przed momentem, ale nic straconego, bo jeszcze nie usłyszałam odpowiedzi z koperty, także jeżeli uda się Panu skojarzyć w międzyczasie coś jeszcze na literę K, to śmiało, zapraszam do studia, bo jeżeli będzie to odpowiedź z koperty, to Pan wygra 100 zł.
704-300-410. Mam nadzieję, że ten numer wybiera już kolejna osoba, która wpadła na nowy pomysł. Pamiętajcie o tym, żeby sprawdzać, jak przyjdzie Wam coś do głowy, żeby chociaż zerknąć na tę tablicę, bo ja specjalnie dla Was zapisuję tutaj te odpowiedzi, żebyście wiedzieli, jakie pomysły już się pojawiły, żebyśmy ich nie powtarzali. No i żebyśmy tym samym, tym szybciej rozwiązali zagadkę. 704-300-410. Kto z Was ma jeszcze jeden pomysł? Kostka rosołowa, kokos, kwaśnica, kompot i kapusta. To te propozycje, ale na pewno jest coś jeszcze, skoro zagadka wciąż z nami. Co? Coś do jedzenia na pewno. Cały czas czekam. 704-300-410. Kto ma jeszcze jeden pomysł? Jest telefon. Dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Halo? Halo? Poproszę odpowiedź. A jakie było pytanie? W kuchni na literę K. Kiełbasa. To dobra propozycja. Nie z koperty, ale zapisuję. Kiełbasa. No, czasami mnie zaskakujecie, ale może to kwestia tej pory, że wybieracie numer do studia, po czym mnie pytacie, jakie było pytanie. No, mam nadzieję, że jeżeli wybieracie już numer do studia, no to wiecie, jakie było pytanie, bo jeżeli nie wiecie, to nie ma sensu wybierać tutaj numeru, no bo jeżeli nie wiemy, jakie było pytanie, to tym bardziej trudno nam jest znać na nie odpowiedź. Tutaj się na szczęście udało, może Pani troszeczkę rozkojarzona, bo to późna pora. Też prośba, bo tutaj słyszałam echo własnej osoby w słuchawce telefonu, co oznacza, że Pani słuchała mnie w telewizorze zamiast w słuchawce. Łatwiej nam się będzie dogadać, szybciej nam się będzie dogadać, bo jest lekkie opóźnienie. Jeżeli będziecie mnie słuchali w słuchawce telefonu, wtedy myślę, że po prostu będzie szybciej. O to chodzi w programie, żebyśmy się szybko dogadywali, bo dzięki temu szybciej rozwiążemy zagadkę. Co jeszcze przyszło Wam do głowy? Bo usłyszałam już 6 propozycji. Czy z tym 7 telefonem rozwiążemy zagadkę? Przypominam, że stówa czeka. Przypominam też, że szukamy czegoś w kuchni na literę K. Wiemy, że to będzie coś do jedzenia. Wiemy już, że nie będzie to kostka rosołowa, kokos, kwaśnica, kompot, kapusta i kiełbasa. Choć to wszystko dobre pomysły, to w kopercie jest coś innego. Co? Kto miał inny pomysł? Może teraz. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Kluski. O, no dobry pomysł, jeszcze nie z koperty. Dobrze. To próbujemy dalej. Może z kolejnym telefonem rozwiążemy zagadkę. No, bardzo ważne jest to, że nie macie problemu z trafieniem do mnie, że sporo propozycji już słyszałam, a to znaczy, że jeżeli masz kolejny pomysł, szkoda czekać, warto jak najszybciej wybrać numer i podzielić się swoim pomysłem. O, właśnie. Dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Dobry wieczór. Kabanos. Kabanos. O, też ciekawie. Jeszcze nie z koperty. Czekam dalej. Kabanos, faktycznie. Co jeszcze? Udało się skojarzyć coś jeszcze?
No nie chcę tutaj się rozgadywać za bardzo, bo w zasadzie co zacznę przypominać te pomysły, które usłyszałam, albo o czymkolwiek informować, to okazuje się, że przerywacie mi telefonem. No i bardzo dobrze, bo o to właśnie chodzi. Im więcej telefonów, tym szybciej rozwiążemy zagadkę. No z drugiej strony, skoro tak się rozkręciliście i te pomysły się pojawiają, to może nie ma sensu, żebym cokolwiek tutaj mówiła, skoro słyszę ten telefon za telefonem. Kto następny w takim razie? Przypomnę numer. No myślę, że to akurat jak zrobię to... to może ktoś w tym czasie wybierze numer razem ze mną, będzie szybciej. 704 304 310. 100 zł do wygrania. A reżyser mówi, dobrze, skoro te pomysły się jednak mimo późnej pory pojawiają, to żeby wynagrodzić komuś, kto poda odpowiedź z koperty, wynagrodzić te starania, poszukiwania, reżyser zaproponuje nawet 1000 zł, czyli od tego momentu można wygrać gwarantowaną sumę za odpowiedź z koperty, a do tego 900 zł bonus, który oczywiście można wygrać odpowiadając na szybkich 5 pytań w ciągu 30 sekund, czyli łącznie do wygrania nawet 1000 zł. Jeżeli w takim razie chciałbyś sięgnąć po te pieniądze, chciałabyś, to szansa aktualna, ale pamiętajcie, że nie warto czekać, zwlekać, bo może się okazać, że ktoś po prostu będzie szybszy. 704 304 310. No, walczymy o nawet 1000 zł, na pewno przyjemniej walczy się o większe pieniądze, także jeżeli być może skojarzyłeś coś, co może się znaleźć w kuchni na literę K, coś do jedzenia, ale nie wybierałeś numeru do studia, bo pomyślałeś, powalczyłbym o większą kasę. No to jeżeli 1000 zł to pieniądze, o które chciałbyś powalczyć, no to szansa jest. Kto z Was skorzysta? Oto jest pytanie. Z trafieniem do studia nie ma problemu, już kilka osób zdążyło mu słyszeć, także kto ma kolejny pomysł, zapraszam. Kostka rosołowa, kokos, kwaśnica, kompot, kapusta, kiełbasa, kluski i kabanos. Jak widzicie, pomysły przeróżne i tak naprawdę każdy z nich do zagadki pasuje. Jeżeli Ty masz jeszcze coś innego na myśli, ale też jest to ta kategoria, czyli coś do jedzenia, na literę K sprawdź. Może będzie to odpowiedź z koperty. 704 304 310. Kto wpadł na jeszcze jeden pomysł, bo skoro narzuciliście tak dobre tempo, skoro słyszę tutaj telefon za telefonem, pomysł za pomysłem, to znaczy, że mimo późnej pory, chociaż te kilka osób przed telewizorem jest, to jak się zmobilizujemy, uda nam się szybko zagadkę rozwiązać. Może teraz. Dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Dobry wieczór. Kleik. Jeszcze raz? Jak? Kleik. Kleik. Przepraszam, ale nie dosłyszałam. Kleik może być. Dzisiaj reżyser o tym nie pomyślał, chociaż faktycznie pamiętam, że kleik zdarzał się tą odpowiedzią z koperty i to nie raz faktycznie. Także pomysł bardzo dobry, ale jeszcze nie z koperty. Kto w takim razie wpadł na coś innego? Czasami tak bywa, że ja poproszę o powtórzenie odpowiedzi, to żebyście się tym nie stresowali. Po prostu chodzi o to, że słyszę wasz głos przez słuchawkę telefonu, więc jest nieco zniekształcony. Czasami faktycznie trudno jest usłyszeć dokładnie, o co chodzi. No ale cieszę się, że się dogadaliśmy. Chodzi o kleik. Dobry pomysł, jeszcze nie z koperty. W takim razie czekam na kolejne propozycje. Nawet 1000 zł do wygrania. No i kolejne zagadki czekają. Także rozwiążmy to jak najszybciej. No skoro do tej pory takie dobre tempo, to myślę, że nie ma się co tutaj obawiać co do tego, jak szybko zagadkę uda się rozwiązać. No chyba, że pomysły się nagle kończyły. No mam nadzieję, że nie. To tak czasami bywa, że
Zastanawiamy się, więc chwila jest cisza, nie słyszę telefonu, po czym nagle okazuje się, że te pomysły gdzieś się w głowach pojawiają i słyszę odpowiedź za odpowiedzią. No ale jak podamy kilka tych pierwszych naszych skojarzeń, to potem znowu przychodzi taki moment, kiedy tych pomysłów zaczyna brakować. No mam nadzieję, że tutaj przy tej zagadce po prostu nie dojdziemy do takiego etapu, bo w międzyczasie zdążę usłyszeć odpowiedź z koperty i przejdziemy po prostu do kolejnej zagadki. Coś do jedzenia na literę K, nawet 1000 zł do wygrania. Jeszcze raz przypomnę te propozycje, które usłyszałam, ale jeżeli w międzyczasie udało Ci się wpaść na jeszcze jeden pomysł i wybierzesz teraz numer do studia, to śmiało, w każdej chwili jestem gotowa usłyszeć od Ciebie telefon. 704-300-410 to jest ten numer. Propozycje, które podaliście do tej pory, to kostka rosołowa, kokos, kwaśnica, kompot, kapusta, kiełbasa, kluski, kabanos i kleik. Co jeszcze? Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, klops. Klops. Dobry pomysł, może być, nie z koperty, ale da się. Dobrze, ponieważ dobrze Wam idzie i chcielibyśmy jak najszybciej usłyszeć odpowiedź z koperty, to powiem tak. Chodzi o coś do jedzenia i chodzi też o coś zdrowego. To już pewnie mniej przyjemnie myśli się o tych zdrowych rzeczach, bo one pewnie nie smakują tak bardzo jak to niezdrowe jedzenie, ale warto zastanowić się nad czymś zdrowym do jedzenia, bo właśnie coś zdrowego do jedzenia znajduje się w kopercie. No, reżyser mówi, że na początku szliście w dobrym kierunku, no nie licząc tej kostki rosołowej, bo to mało zdrowe, ale kokos, kwaśnica, kompot, kapusta. To były bardzo dobre propozycje, no bo są to zdrowe rzeczy. Potem już nieco mniej zdrowo się zrobiło, bo kiełbasa, kluski, kabanos, klops. No to jak wrócimy do tych propozycji bardziej zdrowych i na tym skupimy naszą uwagę, to mam nadzieję, że szybko będzie po zagadce. 704-300-410 to numer do studia, do wygrania nawet 1000 zł. Tutaj pojawiła się ta informacja, gdybyście mieli wątpliwości. Chodzi o coś zdrowego do jedzenia. I dobry wieczór, jaka odpowiedź? Kasza. Kasza, o, dobry pomysł. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale jak najbardziej pasuje do tego opisu, bo kasza na pewno jest zdrowa. Co jeszcze? Co jeszcze? Skoro nie kasza, nie kokos, kwaśnica, kompot, kapusta czy kleik, to co jeszcze przychodzi do głowy? No to już zawęziliśmy krąg poszukiwań, bo wiemy, że chodzi o coś do jedzenia, ale wiemy, że chodzi o coś zdrowego. Także masa tych rzeczy, które pewnie chodziły nam po głowie, odpada, bo są to rzeczy niezdrowe. Skupmy się na tych zdrowych, na zdrowie nam to wyjdzie, bo jak poprzypominamy sobie te zdrowe rzeczy do jedzenia, to może zainspiruje nas to do jakiegoś przygotowania posiłku, może jutro na śniadanie, obiad czy kolację, skoro pomyślimy o zdrowych rzeczach. Nawet 1000 zł do wygrania, 704-300-410 to jest numer do studia, no ale myślę, że doskonale o tym wiecie, skoro do tej pory usłyszałam tyle propozycji, no bo te wszystkie propozycje to są właśnie telefony od Was, także jak najszybciej warto wybrać numer, jeżeli kolejny pomysł pojawił się w swojej głowie. Przy czym przypominam, że jeżeli szukamy faktycznie i koncentrujemy się na odpowiedzi z koperty, to warto poszukać w swojej pamięci czegoś do jedzenia, czegoś zdrowego do jedzenia. Już usłyszałam kilka takich zdrowych propozycji. Kokos, kwaśnica, kompot, kapusta, kleik, kasza. A teraz, dobry wieczór, jaka odpowiedź? Krupnik. Krupnik, o, smacznie. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale zupy myślę, że zdrowe. Krupnik. Krupnik. Reżyser mówi, no to może nawet 2000 zł zaproponuje, skoro jesteśmy coraz bliżej rozwiązania, to niech ktoś, kto poda odpowiedź z koperty, cieszy się faktycznie dużą wygraną. Poza tym reżyser chciałby już usłyszeć rozwiązanie tej zagadki, skoro czekają kolejne i mówi tak, 10 chwil
i w tym czasie spróbujmy rozwiązać tę zagadkę. Nawet 2000 zł do wygrania. Krupnik, bardzo dobra propozycja, jedna z tych ostatnich. Ja też pomyślałam o krupniku przed programem, bo wczoraj akurat krupnik gotowałam. No i proszę, bach, jest na tablicy. No dobrze, co jeszcze przychodzi nam do głowy? Skoro nie krupnik, kasza, kleik, kapusta, kompot, kwaśnica i kokos, to... Na pewno jest coś jeszcze, a do wygrania nawet 2000 zł. Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór. Kotlet. Czy to takie zdrowe, to bym nie powiedziała. To jeszcze zależy z czego i jak zrobione, ale kotlet to mi się kojarzy raczej z czymś smażonym, nie? No, smażone to nie jest zdrowe. Dobrze, zapiszę, no, żeby nie było wątpliwości, ale słuchajcie, chodzi o coś zdrowego. Kotlet zdrowy nie jest. Szukajmy czegoś zdrowszego niż kotlet. Nawet 2000 zł do wygrania, zostało 9 chwil. No i myślę, że spokojnie jesteśmy w stanie w tym czasie rozwiązać zagadkę, skoro do tej pory usłyszałam w tak krótkim czasie tyle propozycji. Także zmobilizujmy się, nie czekamy do końca odliczania, tylko teraz wybieramy numer do studia, sprawdzamy swój pomysł, żebyśmy zdążyli tę zagadkę rozwiązać, zanim ten czas minie. 704 304 310. Kto ma jeszcze jeden pomysł? Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór. Kalafior. O, to na pewno lepiej niż kotlet. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale bardzo mi się ten pomysł podoba. Kalafior. Kalafior. No dobrze, kalafior wylądował na tablicy. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale pomysł bardzo dobry, bo przecież jest to zdecydowanie coś zdrowego. Nie kalafior, nie krupnik, nie kasza, nie kleik, nie kapusta, nie kompot, nie kwaśnica i nie kokos. Chociaż te propozycje, które wymieniłam, to dobre propozycje, bo każda z nich dotyczy czegoś zdrowego do jedzenia. No a właśnie na tym powinniśmy się skoncentrować, jeżeli chcemy jak najszybciej rozwiązać zagadkę. Kto ma kolejny pomysł, nawet 2000 zł do wygrania, więc warto próbować, póki jeszcze zagadka jest z nami, bo w każdej chwili może się okazać, że usłyszę odpowiedź z koperty, wtedy będzie za późno na podawanie swoich odpowiedzi. Teraz jeszcze ta szansa jest, może właśnie ty masz na myśli właśnie tę odpowiedź, która też reżyserowi przyszła dzisiaj do głowy przed programem. 704 304 310, zostało nam 8 chwil. No tylko albo aż, zależy jak na to patrzeć. No myślę, że aż dla tych osób, które już mają gotowy pomysł i wybierają numer do studia, bo wybranie numeru do studia to jest kwestia 2-3 sekund. Tylko 8 chwil dla tych osób, które dopiero zaczynają się zastanawiać nad tym, co mogło się znaleźć w kopercie, no bo no nie wiadomo, ile czasu zajmie ci takie zastanawianie się. Z drugiej strony to zagadka na umiejętność szybkiego kojarzenia, więc 8 chwil myślę, że z powodzeniem wystarczy na chociaż jeden pomysł w głowie dotyczący tej kategorii. Bo przypominam, że już tutaj poruszamy się w konkretnej kategorii, czyli szukamy czegoś zdrowego do jedzenia. Kilka takich propozycji się pojawiło, bardzo dobrych, także czekam na tę odpowiedź z koperty. Jeszcze szansa jest, jeszcze tej odpowiedzi nie usłyszałam, ale myślę, że lada chwila to się może wydarzyć, skoro faktycznie krążymy tutaj wokół tej odpowiedzi. Chociaż też różnie bywa, bo już w momencie, kiedy powiedzieliśmy, że szukamy czegoś zdrowego do jedzenia, to usłyszałam propozycję kotlet. Na pewno chodzi o coś zdrowszego niż kotlet. No dobrze, o co? Kto wie? Nawet 2000 zł do wygrania, szansa wciąż aktualna, ale nie czekajcie, aż będzie za późno. Śmiało, kto skojarzył coś jeszcze? Ja wiem, że się trudno myśli o tak późnej porze. Czasami nawet jeżeli myślimy o takiej ogólnej kategorii, w której nie trzeba się wykazywać jakąś specjalistyczną wiedzą, czyli takiej kategorii jak na przykład jedzenie, to i tak przy tak późnej porze może się zdarzyć, że tych pomysłów nam zaczyna brakować albo po prostu wolniej na te pomysły wpadamy. Zostało 7 chwil,
sporo pomysłów już wykluczyliście, sporo pomysłów na tablicy, także wiem, że jest już trudniej znaleźć coś nowego w głowie, czego jeszcze nie usłyszałam, ale na pewno coś takiego jeszcze jest. Coś zdrowego, do jedzenia. Kokos, kwaśnica, kompot, kapusta, kleik, kasza, krupnik i kalafior. Co jeszcze z tych zdrowych rzeczy? No chyba reżyser powinien na kopertę włożyć coś niezdrowego. To myślę, że łatwiej by się było skupić na takim właśnie jedzeniu, bo nawet jak nie możemy zjeść, czy nie chcemy zjeść czegoś niezdrowego, to fajnie o tym chociaż pomyśleć. Skoro nie możemy zjeść i nie chcemy sięgać po to niezdrowe jedzenie, to przynajmniej moglibyśmy sobie o tym niezdrowym jedzeniu pomyśleć. A tutaj okazuje się, że szukamy czegoś zdrowego i ciężko się niektórym na tę kategorię przestawić, bo na przykład kotlet pojawił się na tablicy już tych zdrowych propozycji, także ciężko nam myśleć o tym zdrowym jedzeniu. No dobrze, co jeszcze przychodzi do głowy? Nawet 2000 zł do wygrania. Wciąż aktualna propozycja, także 704-304-310 to numer, który prowadzi do studia. Zostało nam 7 chwil. Kto ma jeszcze jeden pomysł? No mam nadzieję, że nie skończyły się pomysły, bo wciąż koperta na tablicy. Zostało nam te 7 chwil, także szkoda by było, gdyby na tym etapie zagadki okazało się, że już pomysłów nie ma. 6 chwil. Śmiało, kto sobie poradził? Może jeszcze jeden pomysł udzieli nas od rozwiązania zagadki. Wiemy, jak brzmi konkretna kategoria. Coś zdrowego do jedzenia. Co to może być? Wiemy też, jakie propozycje już wykluczyliście. Także wybierając numer do studia, jeżeli macie pomysł, zerknijcie, bo może już ktoś taką propozycję podał. Na tym etapie zagadki to możliwe, kiedy tyle tych pomysłów już tutaj jest. Coś nowego. Co? A może to nie jest kwestia tego, że nie macie już pomysłów. Fakt, że na tym etapie zagadki jest trudniej na nie wpadać, ale może po prostu chodzi o to, że większość osób już pouciekała spać, bo to taka pora, że nawet jeżeli ktoś jeszcze przed chwilą przed telewizorem był, no to nie ma gwarancji, że jeszcze przed tym telewizorem jest, bo może albo zdążył przysnąć, albo po prostu wyłączyć telewizor, bo musi jakoś wcześniej wstać. Nawet 2000 zł do wygrania, jeżeli ktoś jeszcze nie śpi, szansa jest. I dobry wieczór, jaka odpowiedź? Ej, no halo, halo. Jaka odpowiedź? No. No? No oczywiście, że tak. Jaka odpowiedź? No, łączyć. W kuchni na K. W kuchni na K? Trzy. Dwa. Jeden. Tylko na tyle pana stać? Kiepsko. To strasznie długo pan się nad tym zastanawiał. Ja myślę, że umiejętność szybkiej riposty polega na po pierwsze szybkiej, po drugie trafionej riposcie. A pan tutaj się tyle czasu zastanawiał i co? I tylko tyle? Takie propozycje to ja już słyszałam nieraz. Proszę pana, jak pan chce, żeby ktoś coś panu pokazywał, to też się ze swojej strony trzeba wykazać chociaż minimum, nie wiem, inteligencji albo jakieś ogłady, także tym bardziej, że chyba sam pan nie wpadł na ten pomysł, koledzy musieli podpowiedzieć, a i tak podpowiedzieli kiepsko. Ale jeżeli chciałby pan wziąć udział w zabawie i w zagadce, to propozycja wciąż aktualna, można wygrać nawet 2000 zł, wystarczy mieć pomysł, także zachęcam. 5 chwil zostało nam niewiele, o może teraz. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, może kisiel? Może kisiel. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale na pewno zdrowo. Szczególnie taki samodzielnie przygotowany w domu. Kisiel. No dobrze, nie kisiel. Co jeszcze? 4 chwile.
704-300-410. Ten numer do studia. Zostały nam 4 chwile. Mnóstwo propozycji co do czegoś zdrowego do jedzenia. Jak się okazuje, nie wszyscy są w stanie na pomysł wpaść, mimo że wpadają tutaj do studia. Co zrobić? Nawet 2000 zł do wygrania, jeżeli ktoś z Was ma pomysł, zapraszam. Każdy ma szansę się jeszcze zastanowić, każdy ma szansę wziąć udział w zabawie. No tylko co jeszcze z tych zdrowych rzeczy? Tak się zastanawiam, co jeszcze mogłoby się znaleźć w kopercie, tylko że ja wiem, co jest w tej kopercie, więc trudno mi skupić się na czymś innym, bo cały czas już chodzi mi po głowie ta odpowiedź z koperty i mam nadzieję, że komuś z Was też. 704-300-410, zostały nam 4 chwile. Na pewno jest coś jeszcze, coś zdrowego. Teraz mniej czasu, 3 chwile. No dobrze, kto wie, ja dyktuję numer i czekam na telefon. 704-300-410. Szansa wciąż jest, szansa na wygranie nawet 2000 zł. Także śmiało, nie czekajcie, nie zwlekajcie, bo szkoda, kiedy do wygrania tak duże pieniądze. Kto ma pomysł? Nie macie problemu z trafieniem tutaj do mnie, bo od początku tej zagadki usłyszałam mnóstwo telefonów i jest kolejny. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór. No może kurczak dietetyczny. Kurczak? Znaczy jest coś takiego jak kurczak dietetyczny? To nie wiem, chyba że same kości. Dobrze zapiszę. Natomiast kurczak, no jakby to tak go przyrządzić jakoś, nie wiem, na parze, czy ugotować, to faktycznie jest zdrowy, ale nie musimy kombinować w ten sposób, czyli zastanawiać się, jaka to może być rzecz, która odpowiednio przygotowana będzie zdrowa czy dietetyczna. Nie o to chodzi. To, co jest w kopercie, faktycznie jest zdrowe, bez względu na to, jak to przyrządzimy. Także zastanówmy się właśnie nad czymś takim. Nie musimy tutaj jakoś kombinować za bardzo. Kurczak, no tak, no ugotowany na parze, odpowiednio wyhodowany, na pewno zdrowy jest. No można też upiec w piekarniku, też będzie pewnie w miarę zdrowy, chociaż już mniej niż ugotowany. No chyba, że go tam polejemy jakimiś tłuszczami, masełkiem, zbyt dużą ilością, to też tak zdrowy nie będzie. Ostatni moment. Kto ma jeszcze jeden pomysł? Bo tak jak mówiłam, bardzo trudno jest nam się skupić na tym zdrowym jedzeniu. Chętniej jednak myślimy o czymś niezdrowym. Mam nadzieję, że to będzie taka sugestia dla reżysera, jeśli chodzi o ten typ zagadki. I następnym razem włoży do koperty coś niezdrowego. Będzie nam łatwiej na to chyba wpaść. Nawet 2000 zł do wygrania, została ostatnia chwila. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Kartofle. Słucham? Kartofle. A przepraszam, nie dosłyszałam tej odpowiedzi. Zapisuję. No nie jest to odpowiedź z koperty. Czy kartofle takie zdrowe? No to chyba kolejny przykład na to, że trudno nam się skupić na tym zdrowym jedzeniu. Gdyby to kartofle były w kopercie, no nie powiedziałabym, że to jest jakoś bardzo zdrowe. No oczywiście, że jest to coś, co jedzone nie w nadmiarze, też dostarcza naszemu organizmowi jakichś korzystnych składników, ale nie o kartofle chodzi, o coś zdrowszego niż kartofle. Nawet 2000 zł do wygrania. Kto ma jeszcze jeden pomysł? 704-300-410. Kończymy zagadkę.
No, reżyser mówi, że ponieważ kończymy zagadkę, on zaproponuje dużo większe pieniądze, bo podwoi dotychczasową stawkę, czyli nawet 4000 zł do wygrania. Ja się bardzo cieszę, że mogę zaproponować większe pieniądze, natomiast wiem, że jeżeli tego pomysłu w głowie nie ma, no to bez względu na to, jaka to będzie kwota, to nie sprawi, że ten pomysł nagle w cudowny sposób w naszej głowie się pojawi. Natomiast jeżeli na tym etapie zagadki jesteś w stanie pomyśleć o czymś jeszcze, do jedzenia, czymś zdrowym, a jak się okazuje, z tym najtrudniej, no to zapraszam do studia. Nawet 4000 zł do wygrania. Nie ma problemu z trafieniem tutaj do mnie. Usłyszałam mnóstwo telefonów, bo zobaczcie, tyle propozycji na tablicy. Są właśnie telefony od Was. Słyszałam też propozycje, których zanotować tutaj nie mogę, także jak się okazuje, można i nie ma problemu z trafieniem tutaj do studia, nawet jak się pomysłu dobrego nie ma, a nawet jak się ma kiepski pomysł. 704-300-4310. Jeżeli Ty chciałbyś sprawdzić swój pomysł i masz na myśli coś zdrowego do jedzenia, to zapraszam do studia. 704-300-4310. Do tej pory dobre propozycje, bo faktycznie patrząc na to, co pojawiało się na tablicy, to sporo tych zdrowych rzeczy tutaj na tej tablicy jest. Chociaż zdarzały się też wyjątki, na przykład kotlet. Co jeszcze z tych zdrowych rzeczy? Kto jeszcze nie śpi? No, reżyser już zaczyna się zastanawiać nad zmianą zagadki. Trochę mu się nie dziwię, no ale mam nadzieję, że nie będzie to konieczne. No, słyszę te pomysły, wiem, że już na tym etapie zagadki nie jest łatwo o kolejny. I dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, kalarepa. O, bardzo dobry pomysł. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale zapisuję. No, zdecydowanie lepszy pomysł niż kurczak czy kotlet. No i właśnie o takie rzeczy chodzi, czyli zdrowe rzeczy. 704-300-4310 to numer do studia, do wygrania nawet 4000 zł i reżyser mówi 2 minuty. 2 minuty i spróbujmy zakończyć tę zagadkę. To co, gotowi? Czas, start. Zegar tyka, ale Wy nie patrzcie, jak ten czas ucieka, tylko po prostu łapcie za telefon. Oczywiście zwracam się tutaj do takich osób, które mają przygotowaną odpowiedź i wiedzą, co mogłoby się pojawić w kopercie. Coś do jedzenia, coś zdrowego. Co? Minuta i 45 sekund to czas, który nam pozostał. Jeżeli udało się wpaść na jeszcze jeden pomysł, nie czekaj do zera, bo to jest chyba ta najgorsza sytuacja, kiedy trwa odliczanie, a niektórzy zamiast wybierać teraz numer i teraz sprawdzać swoje odpowiedzi, to czekają do końca odliczania. Szkoda czekać, bo wtedy może się okazać, że już będzie za późno, bo albo ktoś Cię wyprzedzi, albo reżyser po prostu postanowi zmienić tę zagadkę. Byłoby szkoda, kiedy proponuje nagrodę tak dużej wysokości, czyli 4000 zł. Minuta i kilkanaście sekund jeszcze nam zostało. Tyle czasu, także kto wybiera numer, zapraszam. Tak jak już wcześniej mówiłam, kwestia wybrania numeru do studia to jest 2-3 sekundy, także jeżeli masz gotowy pomysł, to ta minuta z hakiem to na pewno wystarczy na trafienie do studia. Pytanie, kto ma pomysł i wybiera numer do studia? Ja przypomnę, 704-300-4310. No, niecałe pół minuty.
No i uwaga, 10, 9, niepotrzebnie czekacie do końca, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... No, czas minął. Czy naprawdę skończyły się pomysły? Czy po prostu te osoby, które próbowały swoich sił, zdążyły się już poddać? Albo po prostu większość osób już poszła spać, no bo robi się coraz później. Osób przed telewizorem raczej ubywa niż przybywa. Czy jest ktoś jeszcze, kto chciałby się zmierzyć z tą zagadką? I dobry wieczór. Jaka odpowiedź? TV. O, ciekawa propozycja. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale też na pewno zalicza się do tej zdrowej kategorii. No dobrze. Skoro nie kiwi, nie kalarypa, to co jeszcze? Tak się zastanawiam, Piotrek, zanim zdecydujesz się zmienić tę zagadkę, no bo skoro słyszymy telefony, to znaczy, że ktoś walczy. Nawet jeżeli część osób zrezygnowała, bo nie ma już pomysłu, to może jakaś podpowiedź, żebyśmy szybciej rozwiązali tę zagadkę? To lepsze niż zmiana zagadki. O, reżyser mówi, dobra, niech będzie. Ja dam drugą literę. Druga litera. Gdzieś tutaj się pojawi ten napis za momencik, bo tam przy kopercie nie za bardzo się zmieści ta druga litera. O, na ko! Co to może być? Ja może tutaj zapiszę. No dobrze, to kto z Was ma pomysł na coś zdrowego do jedzenia, gdzie pierwsza litera to K, a druga to O? Na ko. Sprawdzę, co tutaj mieliśmy. Podkreślę te rzeczy, które już podaliście, żebyśmy ich nie powtarzali. Z tych zdrowych rzeczy na ko to na pewno będzie kokos, kompot i tyle, i tyle. Bo kotleta raczej nie zaliczymy do tej kategorii. No dobrze, to kto z Was ma jeszcze jeden pomysł? Dwie takie propozycje na tablicy. To co? To trzech razy sztuka? Na ko. Coś zdrowego do jedzenia na ko. No, teraz pewnie, jeżeli są przed telewizorem osoby, które miały inny pomysł, czyli pomysł z jakąś inną drugą literą, no to teraz zamiast wybierać numer do studia, to zastanawiają się nad kolejnym pomysłem. No mam nadzieję, że ktoś się zastanawia, bo wygrać można nawet 4000 zł. A może jest przed telewizorem ktoś, kto już wcześniej wpadł na taki pomysł, na coś na ko, ale jeszcze nie wybrał numeru do studia. No to mam nadzieję, że teraz złapię szybko za telefon, bo może właśnie ten pomysł jest odpowiedzią z koperty. Jeżeli tak, można powalczyć o nawet 4000 zł, że warto jeszcze z tej szansy skorzystać. Na ko. Zastanawiają się, co to może być. Jeżeli jest ktoś, kto już pomysł ma albo miał go wcześniej, no to warto wykorzystać tę przewagę. Nie czekać, aż ktoś inny też sobie przypomni, tylko teraz walczyć o nawet 4000 zł. Co ukryło się w kopercie? Coś zdrowego do jedzenia na ko i nie będzie to kompot ani kokos. W takim razie... Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Wieczór, kolendra. Kolendra, o, bardzo dobry pomysł. Nie z koperty, ale faktycznie. Kolendra. Kolendra.
zapisać? Może być tutaj, tak? Dobrze. Nawet 4000 zł do wygrania. No, bardzo dobry pomysł dla Kolendra, bo faktycznie na ko. Ja nie pomyślałam o tym, no ale jest to faktycznie coś zdrowego do jedzenia. No dobrze, to nie kolendra, nie kompot i nie kokos. W takim razie, co jeszcze? Ja się cały czas zastanawiam, co by tu jeszcze mogło być. No, reżyser nam już naprawdę mocno zawęził ten krąg poszukiwań, bo po pierwsze wiemy, że chodzi o coś zdrowego do jedzenia, po drugie wiemy, że zaczyna się literami ko, więc jak się pewnie część z Was już przekonała, sporo możliwości odpada, bo gdzieś ta druga litera po literze K jest inna w tych propozycjach, które do głowy nam przychodzą. A na ko, co jeszcze oprócz kompotu, kokosa i kolendry? Co jeszcze? Słuchajcie, jesteśmy tak blisko rozwiązania zagadki. Szkoda by było na tym etapie zagadkę zmienić. Z drugiej strony rozumiem, że na tym etapie zagadki trudno jest o nowy pomysł. Tym bardziej, że no, szukamy już czegoś konkretnego, bo wiemy, że chodzi o coś zdrowego do jedzenia na ko. Wiemy, że nie będzie to kokos, kompot i kolendra. W takim razie, dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, koktajl. Koktajl. No faktycznie taki na przykład owocowy czy warzywny przyrządzony to faktycznie zdrowa rzecz. Koktajl. Koktajl. Co jeszcze? Dobrze, reżyser mówi, dobrze, żeby jeszcze bardziej Was tutaj naprowadzić na odpowiedź i żebyśmy już mieli tę zagadkę z głowy, bo reżyser założył sobie, że do tego czasu już będzie po zagadce, już będzie serwował nam kolejne, to mówi, podpowiem trzecią literę. Trzecia litera to R, kor. No to na kor nie usłyszałam niczego. Także jest szansa, że jeżeli macie na myśli właśnie coś, co się zaczyna tymi literami, no to będzie to pierwsza odpowiedź, która się tutaj pojawi. No i miejmy nadzieję, że ostatnia w sprawie tej zagadki. Na kor. Zastanawiam się, co jeszcze oprócz odpowiedzi z koperty może się zaczynać tymi literami. Kor. Nawet 4000 zł do wygrania, ale jest już trudniej. To tak właśnie się dzieje, że im bardziej reżyser stara się nas naprowadzić na odpowiedź, tym trudniej jest tę odpowiedź w głowie znaleźć, bo jak tak myślimy o czymś w kuchni na literę K, to na pewno szybko jakikolwiek pomysł przyjdzie nam do głowy. Natomiast jak już musimy się zastanowić, że musi być to coś do jedzenia, zdrowego, na literę K, druga litera to O, trzecia R, no to już do zapamiętania sporo rzeczy, także pod tym względem szukanie czegoś w głowie nie jest łatwym zadaniem. Z drugiej strony, jak już masz ten pomysł i faktycznie to się wszystko zgadza, czyli jest coś do jedzenia, zdrowego, na kory, no to bardzo duża szansa, że będzie to odpowiedź z koperty, a jeżeli tak, powalczysz o nawet 4000 zł. Ważne, żeby to się jak najszybciej wydarzyło, bo już powinno być po zagadce. Reżyser już ma przygotowane kolejne, mówi, że im szybciej przejdziemy dalej, tym lepiej, także 2 minuty. Spróbujemy? No to uwaga, czas, start. 704-304-310 to numer do studia. Zapraszam kogoś, kto sobie już poradził z zagadką.
No, czy jest ktoś, kto ma pomysł? Wiecie, że nie ma sensu czekać do końca odliczania, bo ktoś może wyprzedzić. Zostało 1,5 minuty. Może się też okazać, że będzie po prostu za późno, bo reżyser, nie słysząc telefonu, postanowi zmienić zagadkę. Także jeżeli ktokolwiek chce podzielić się pomysłem, no i przede wszystkim ma pomysł, bo wiem, że nie jest to łatwo na tym etapie zagadki, no to teraz. Teraz trzeba wybierać numer, nawet 4000 zł do wygrania. Podyktuję szybko numer i mam nadzieję, że usłyszę telefon, zanim ten czas minie. 704-304-310. Kto wpadł na pomysł? Została minuta. Coś na kor, coś do jedzenia zdrowego na kor. Nie jest łatwo. Ale na pewno jest coś takiego. 50 sekund. Najważniejsze to znaleźć ten pomysł w głowie. Trudne zadanie jak na tę porę, ja wiem. Ale na pewno, jak się zastanowicie, to ktoś z Was na ten pomysł wpadnie. Oby jak najszybciej, bo zostało nam tylko 0,5 minuty. 704-304-310 to numer do studia. Czy jest ktoś, kto ma pomysł na kor? I uwaga, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i kto już wie? Jedna osoba. Kto? Potrzebuje jednej osoby. A może wy się zastanawiacie, bo macie pomysł, ale zastanawiacie się, czy to dobry pomysł, czy nie. Słuchajcie, zróbmy tak, żeby rozwiać te wasze wątpliwości, żebyśmy tym szybciej usłyszeli telefon. Jeżeli masz pomysł na coś do jedzenia, zdrowego, na kor i chciałbyś wybrać numer do studia i powalczyć o nawet 4000 zł, ale masz wątpliwości, czy to jest odpowiedź z koperty. Gdyby się okazało jakimś cudem, że udało ci się znaleźć coś innego niż reżyserowi, to on zapłaci gwarantowane pieniądze. Co wy na to? Tak, żeby każdy od tego momentu wygrywał pieniądze. Czyli gwarantowane 50 zł, na wypadek, bo mam nadzieję, że po prostu nie zdążymy wykorzystać tej nagrody, bo ktoś zgłosi się po nawet 4000. Natomiast na wypadek, gdyby się okazało, że znalazłeś coś na kor i jest to coś innego niż to, na co wpadł reżyser, na pewno wygrasz pieniądze, gwarantowane 50 zł. Co to oznacza? Że od tego momentu, kiedy macie pomysł, kiedy macie coś zdrowego do jedzenia na myśli, na kor, na pewno wygracie pieniądze, trafiając tutaj do studia. To jest dobra informacja. Zła informacja jest taka, że chcielibyśmy jak najszybciej zakończyć tę zagadkę, także jeżeli ktokolwiek pomysł ma, powinien jak najszybciej wybrać numer do studia. Gwarantowane pieniądze, czyli gwarantowane 50 zł za każdy nowy pomysł, natomiast za odpowiedź z koperty proponujemy nawet 4000 zł. Tak, jest, to są duże pieniądze, więc tym bardziej chciałabym już usłyszeć telefon od zwycięzcy. Co to może być? Na kor. Może wszyscy śpią. I dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór, koreczki. Koreczki. No faktycznie jakieś takie na przykład warzywne koreczki czy jakieś rybne. Zdrowo jest. 50 zł dla pana, bo to nie koreczki. Znalazły się w kopercie koreczki. No nie pomyśleliśmy o koreczkach. Dobrze, co jeszcze? Co jeszcze? Kto ma jeszcze jeden pomysł? Bo te koreczki, bardzo dobra propozycja. My akurat o tym nie pomyśleliśmy, ale tak jak pomyślimy o czymś zdrowym do jedzenia, to faktycznie te koreczki by pasowały. No, z różnych rzeczy koreczki można wykonać, ale faktycznie
kojarzą nam się ze zdrową przekąską. Tak jak obiecałam, 50 zł powędrowało w Pana ręce. I może nie jest to odpowiedź z koperty. No i słuchajcie, tak się wygrywa pieniądze. Jeżeli jest ktoś, kto ma pomysł, to trafiając tutaj do studia, na pewno nie odejdzie z niczym. Pod warunkiem, że udało Ci się wpaść na coś do jedzenia zdrowego na KOR. Takie są pierwsze litery tego hasła z koperty. Nie koreczki. Bardzo dobra propozycja i 50 zł za koreczki powędrowało do Pana, który zgłosił się tutaj z pomysłem przed momentem. Natomiast jeżeli jest ktoś, kto ma jeszcze jeden pomysł, to teraz. Teraz zapraszam do studia. Nie za chwilę, bo za chwilę może się okazać, że będzie za późno. Reżyser robi co może, żeby nie odbierać nam szansy na wygranie pieniędzy przy okazji tej zagadki. Natomiast jeżeli ma się okazać, że jest za trudno paść na kolejny pomysł, no to lepiej tę zagadkę zmienić. Także nie czekajmy, nawet 4000 zł do wygrania. Wiemy no, bardzo dużo o haśle z koperty, bo wiemy, że chodzi o coś zdrowego do jedzenia, a pierwsze litery tego hasła to KOR, czyli KOR. Wiemy, że nie będą to koreczki, chociaż pomysł myślę, że jak najbardziej pasujący do zagadki. No dobrze, Pan przed momentem pomyślał o koreczkach. Kto z Was pomyślał o czymś innym, zdrowym, do jedzenia? Bo przypominam, że jeżeli masz ten pomysł, to trafiając do studia na pewno wygrasz pieniądze. Nie odejdziesz z niczym. Albo to będą gwarantowane 50 zł, gdyby się okazało, że nie będzie to odpowiedź z koperty, albo nawet 4000 zł, jeżeli usłyszę właśnie odpowiedź, która w tej czerwonej kopercie się ukryła. To co? Pełna mobilizacja. Rozwiązujemy tę zagadkę i biedniemy dalej. Nawet jeżeli pojedyncze osoby zostały przed telewizorem, bo większość już poszła spać, to warto powalczyć, tym bardziej, że nic nie tracisz. No bo jeżeli masz pomysł, jeżeli na ten pomysł wpadniesz lub wpadłeś, no to czekają Cię gwarantowane pieniądze. Jakiej wysokości? Przekonamy się, jak usłyszę telefon z odpowiedzią. 704 304 310. Jeszcze szansa jest. I dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór. Korzeń na przykład marchewki. I to jest, proszę Pana, bardzo dobra odpowiedź. Oczywiście, że tak. Świetnie. Pan pomyślał o marchewce. Nam na przykład skojarzyło się z imbirem, z pietruszką, ale tak, no, korzeń. Tym bardziej teraz jesiennie. To widzicie tę odpowiedź? Może podejdę bliżej, żeby nie było wątpliwości. O, korzeń, widać. A, widzicie, światło nam tutaj spłatało figla i nie widać za dobrze, ale cieszę się, że się udało. 100 zł jest już Pana, a teraz przechodzę do pytań bonusowych. Mam nadzieję, że jest Pan gotowy. Czekam tylko, aż reżyser przygotowuje sobie. O, jest czas. No to uwaga. Jak ma na imię królowa Wielkiej Brytanii? Elżbieta. Z którego miejsca w grupie reprezentacja Polski awansowała do Mistrzostw Europy we Francji? Ostatniego. Nie docenił Pan naszej reprezentacji z drugiego miejsca. Z ostatniego to byśmy nie awansowali według mojej skromnej wiedzy. No dobrze, nie udało się wygrać nagrody bonusowej, natomiast wygrał Pan 100 zł. To jest dobra informacja i dla Pana, i przede wszystkim dla tych osób, które czekały na kolejne zagadki. Ja odkładam te pytania. Tablica nie będzie nam potrzebna. Reżyser już zostawia tę kwotę, czyli nawet 4000 zł i bardzo mnie to cieszy, bo mówi, no skoro Pan nie sięgnął po tę nagrodę, nie zdobył tej nagrody, to dajmy szansę komuś jeszcze. No i co my tutaj mamy? Dwa obrazki, przy czym pomiędzy nimi aż są aż trzy różnice, także
Nie jest to na pewno łatwe zadanie. Reżyser mówi, że zbyt dużo czasu zajęła nam ta poprzednia zagadka, chociaż cieszymy się, że udało się ją rozwiązać. Dlatego nie ma czasu tutaj na typową rozgrzewkę, jeśli chodzi o kolejne zagadki, czyli zagadki kolejnego typu. Więc mówi, no, jeżeli jest przed telewizorem ktoś naprawdę spostrzegawczy, to miejmy nadzieję, że da sobie radę z tą zagadką. Jeżeli nie, no, to trzeba będzie może zmienić zagadkę na coś prostszego. Z drugiej strony reżyser mówi, no, jeżeli mam komuś oddać nawet 4000 zł, a tyle proponujemy, no to trzeba w to włożyć odrobinę wysiłku. To co? Próbujemy swoich sił. Nawet 4000 zł do wygrania. Bardzo dobrze poradził sobie pan z poprzednią zagadką. Chwilę nam to zajęło, może dlatego, że trudno było nam się skupić na czymś zdrowym do jedzenia, bo jak już powiedzieliśmy, że chodzi o coś zdrowego, to pojawił się jakiś kurczak, jakiś kotlet czy kartofle. Nie, a tutaj reżyser pomyślał o tym, że to taka jesienna pora, to czas faktycznie na takie warzywa, więc na przykład korzeń imbiru, no to coś, co dodajemy na ciepło do herbaty, kiedy zrobiło się chłodniej. No i cieszę się, że pan sobie z tą zagadką poradził, no ale słuchajcie, teraz coś innego przed nami, no, coś trudniejszego, coś na spostrzegawczość i to dla osób, które mają naprawdę dobre oko. Reżyser mówi, wiesz co, Ewa, i problem polega na tym, że mamy mało czasu na to, żeby zagadkę rozwiązać, żebyśmy sprawnie przeszli dalej, dlatego mówi tak, odpuszczam jedną różnicę, bo za dużo może szukania, to jest trudna zagadka, także dwie różnice wystarczą, dobrze? To tak na zachętę, żebyście się nie przestraszyli tego, że aż trzy różnice trzeba szukać, żebyście się mogli skupić na tej zagadce, no i znaleźć przynajmniej dwie. 704-304-310 to jest numer do studia. Jeżeli ktoś z was sobie z zagadką poradzi, to zapraszam jak najszybciej. Pamiętajcie, że trafiając do studia, no nie wystarczy powiedzieć, że różnica jest, no nie wiem, na dole, na górze, z lewej, z prawej strony obrazka. Trzeba powiedzieć, na czym ona polega, opisać własnymi słowami, tak żebyśmy mieli pewność, że faktycznie sobie z zagadką poradziliście. Nawet 4000 zł do wygrania, ale czasu mamy coraz mniej, bo sporo tego czasu poświęciliśmy poprzedniej zagadce. Kilka osób wygrało i nagrodę pocieszenia, i nagrodę główną przy poprzedniej zagadce. Teraz walczycie o nawet 4000 zł, ale przypominam, że szukamy dwóch różnic. To tak a propos tego, że niektóre osoby wybierają numer do studia, kiedy mają na przykład tylko jedną różnicę, bo nie doczytają polecenia. Chodzi o znalezienie dwóch różnic. Są tutaj trzy różnice pomiędzy tymi obrazkami, ale ponieważ mało czasu mamy na kolejne zagadki, także reżyser postanowił odpuścić jedną z tych różnic, w związku z tym zostały nam dwie. To co, kto zdąży? Bo naprawdę zależy nam na czasie, jeżeli uda nam się ten czas nadrobić, ten, który poświęciliśmy poprzedniej zagadce, to super. Cieszę się, że już kilka osób wygrało, ale kolejne osoby mają szansę. Skupcie się na tej zagadce, podejdźcie bliżej do telewizora. Ja wiem, że o takiej porze, jak siedzimy wygodnie w fotelu, czy leżymy już na kanapie, no to przy poprzedniej zagadce, gdzie wystarczyło się zastanowić nad jakimś hasłem i nawet nie trzeba było patrzeć w ekran, wystarczyło mieć telefon pod ręką, no to było wygodniejsze. A teraz niestety pojawiła się zagadka, która po pierwsze wymaga od nas pewnych umiejętności, no bo trzeba być spostrzegawczym, po drugie wymaga raczej od nas od tego, żeby podejść bliżej, bo to są małe elementy, trochę się tu na tych zdjęciach dzieje, chociaż tak nam się wydaje, że i tak niewiele, jak na trzy różnice, które tutaj reżyser ukrył, to aż trudno uwierzyć, gdzie mógłby je schować. Mi wystarczy podać dwie, ponieważ chcielibyśmy jak najszybciej rozwiązać tę zagadkę i przejść dalej. Nawet 4000 zł do wygrania, więc mam nadzieję, że nawet jeżeli nie chcecie się wstać i podejść bliżej do telewizora, to ta nagroda zachęci cię do tego, żeby jednak spróbować i te parę kroków w stronę telewizora zrobić. No, ruch na pewno nam nie zaszkodzi, bez względu na porę, chociaż pora taka, że pewnie się po prostu nie chce. No ale kto próbuje, ma szansę wygrać nawet 4000 zł, także pospieszmy się. Dwie różnice, wystarczą dwie różnice. Jeżeli udało ci się już je odnaleźć i potrafisz je opisać, zapraszam do studia. Jeżeli widzisz dopiero jedną różnicę, zanim wybierzesz numer do studia, spróbuj poszukać drugiej różnicy, bo to nie jest łatwa zagadka, także może się komuś wydawać, że jedną różnicę udało ci się szybko znaleźć, no to drugą po drodze już do studia udać się znaleźć. To nie zawsze tak jest, tym bardziej, że
przy tego typu zagadkach często ta jedna różnica do znalezienia jest łatwiejsza. Każda kolejna jest coraz sprytniej ukryta, wkomponowana w te obrazki. Także warto mieć to na uwadze i dzwonić już z gotową odpowiedzią. Wtedy nie będziesz się musiał przejmować tym, że coś wyleci z głowy, o czymś się zapomni. Mamy dwie różnice. Wybieramy numer do studia, no i sięgamy po duże pieniądze, nawet 4000 zł do wygrania. Dyktuję numer na wypadek, gdyby był przed telewizorem już ktoś, kto ma to dobre oko, jest wyjątkowo spostrzegawczy i już zna odpowiedź. Jeżeli tak, 704-304-310. No, piękna kobieta na obrazkach. Jak tutaj skupić uwagę na różnicach? Może paniom będzie łatwiej niż panom. Mnóstwo telefonów posłyszałam przy poprzedniej zagadce. Od samego początku programu telefon za telefonem, no ale tam było łatwiej o skojarzenie, bo wystarczyło tylko skojarzenie. Tutaj no, nie ma co wybierać numeru do studia, jeżeli nie udało ci się wypatrzeć tych dwóch różnic. Także warto się jeszcze przez moment koncentrować, natomiast reżyser mówi, że wciąż ubolewa nad tym, że jednak mimo, że udało się poprzednią zagadkę rozwiązać, to zajęło nam więcej czasu niż się spodziewał. To znaczy, że już kończymy program? Półtorej minuty. No i to widzowie nawet nie zdążyli się przyjrzeć uważnie. To ja myślałam, że jeszcze spokojnie zdążymy rozegrać kilka zagadek. No chyba nie zdążymy, skoro zegar tyka. Ja już wiem, dlaczego reżyser zaproponował nawet 4000 zł przy tej zagadce, no bo wiedział, że nie zostało nam niewiele czasu i wiedział, że no, przyda się dobra, wysoka nagroda, żeby zachęcić widzów do szybkiego rozwiązania tej zagadki, bo jeżeli nie poradzimy sobie z nią szybko, to nie będziemy mieli okazji poradzić sobie z nią w ogóle dzisiaj. A byłoby szkoda, skoro jeszcze ten czas jest, żeby kolejna osoba dołączyła do grona zwycięzców, to dlaczego nie? Została minuta. Wykorzystajcie to, że dzisiaj od początku programu słyszałam telefon za telefonem. Kilkadziesiąt telefonów zdążyłam usłyszeć przy poprzedniej zagadce. Tutaj natomiast no, nie wybieraj numeru, jeżeli nie znasz odpowiedzi. Najpierw trzeba te różnice znaleźć, wtedy łapać za telefon. Jeżeli jest ktoś, kto już może się pochwalić tą spostrzegawczością, dobrym okiem i znajomością tych dwóch różnic, to zapraszam. Jeżeli nie, trzeba dać szansę komuś innemu. No niestety. Pół minuty. No, nie zawsze tak jest, że radzimy sobie z każdą zagadką. Poprzednia zagadka była dla wszystkich, bo każdy mógł wziąć udział w zabawie, nie chodziło o jakieś specjalne umiejętności. 20 sekund. Tutaj trzeba być osobą spostrzegawczą. Jeżeli nie jesteś spostrzegawczy, nie znajdziesz tych różnic. Może jedną. Ja muszę usłyszeć dwie. Uwaga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... No, mam nadzieję, że usłyszę telefon. 704-304-310. Dwie różnice. Może jest przed telewizorem ktoś, kto czekał na właśnie innego typu zagadki, na te zagadki, na spostrzegawczość. No to teraz ma szansę się wykazać, chociaż niestety w krótkim czasie, także wiem, że ta presja czasu na pewno nie sprzyja rozwiązaniu zagadki w jakimś dobrym czasie, bo im bardziej stresujemy się tym, że czasu jest niewiele, tym trudniej jest nam się skupić na zagadce, ale może komuś się udało. Jeszcze jest szansa, a kończymy program, więc dobrze by było, gdybym usłyszała telefon jak najszybciej. Jeszcze reżyser nie pokazał rozwiązania, także jeżeli wybierasz numer do studia, zdążysz podać mi odpowiedź. Kto zdąży? Jedna osoba, spostrzegawcza, no przede wszystkim ktoś, kto jeszcze nie zasnął do tej pory, jeżeli w ogóle był przed telewizorem, no bo przy poprzedniej zagadce faktycznie usłyszałam mnóstwo telefonów, ale myślę, że osoby, które czekały na innego typu zagadki, mogły się po prostu nie doczekać, bo poprzednia zagadka trwała no, dłużej niż zakładaliśmy. Także faktycznie
no, mam wrażenie, że może brakować po prostu chętnych do tego, żeby w ogóle podjąć wyzwanie. Innego typu zagadka. To jest spostrzegawcze. Kto potrafi wychwytywać okiem takie szczegóły, na które ktoś inny w ogóle nie zwróci uwagi? Nawet 4000 zł do wygrania. Niestety, no, zła informacja jest taka, że musimy kończyć program. Także jeżeli mam usłyszeć telefon, to jak najszybciej. Jeszcze jest szansa. Może wykorzystujecie każdą chwilę, żeby znaleźć te dwie różnice. No, wiem, że nie macie dużo czasu na rozwiązanie tej zagadki. No, problem polega na tym, że więcej czasu zajęła nam poprzednia zagadka, więcej niż reżyser zakładał. W związku z tym o wiele mniej czasu mamy teraz na to, żeby skupić się na no, trudnej zagadce. Także mam nadzieję, że komuś się mimo wszystko udało. Nawet 4000 zł do wygrania. Jeszcze jest szansa. Także nie poddawaj się. Może masz już jedną różnicę, szukasz tej drugiej. No, może jeszcze jest szansa. No, jeszcze nie usłyszałam telefonu. Jeszcze reżyser nie zaznaczył rozwiązania. Także warto walczyć do ostatniej chwili. Tym bardziej, że walczysz o duże pieniądze. Tu są nawet 4000 zł do wygrania. Jeszcze tu jestem. Jeszcze jest zagadka. Warto jak najszybciej wybrać numer, jeżeli udało Ci się te dwie różnice odnaleźć. No tak na szybko, ja wiem, ale no nie mamy na to wpływu. No to Wy reżyserujecie ten program. Gdyby poprzednią zagadkę udało się rozwiązać szybciej, to bez stresu moglibyśmy się skupiać na tych kolejnych, trudniejszych zagadkach. No ale tego czasu wiele nam nie zostało, kończymy program, także mam nadzieję, że chociaż tę zagadkę uda nam się rozwiązać. Dwie różnice. Reżyser jedną odpuścił, bo szukanie trzech to już w ogóle by było nie lada wyzwanie, jak na tak krótki czas, to być może niemożliwe do wykonania o takiej godzinie. Dlatego dwie różnice. To nawet 4000 zł do wygrania, jeden numer do studia, bez względu na to, czy dzwonisz z komórki, czy z telefonu stacjonarnego, należy wybrać 704 304 310. Dobrze, reżyser mi już tutaj pokrzykuje, że już powinniśmy kończyć. No ja wiem, ale nic na to nie poradzę. No, gdyby poprzednia zagadka została szybciej rozwiązana, to nie musielibyśmy się teraz stresować. Dobrze, ja jeszcze 3 chwile od siebie zaproponuję. Dobrze, mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Uwaga, 3. Śmiało, jeszcze ktoś zdąży, jeszcze tu jestem. Najgorsze, co można zrobić w takiej sytuacji, to się po prostu poddać, bo jeżeli jesteś osobą spostrzegawczą i uważasz, że jesteś w stanie sobie poradzić z tą zagadką, to może szybko udać się jeszcze tę drugą różnicę doszukać, wybrać numer do studia i powalczyć o nawet 4000 zł. Póki jeszcze widać mnie, zagadkę i numer do studia, to znaczy, że można i warto powalczyć o te pieniądze, ale tylko od Ciebie zależy, czy spróbujesz. No, ja do Was numeru wybrać nie mogę, to ktoś z Was musi dać sobie tę szansę, wybrać numer i powalczyć o nawet 4000 zł. Dwie chwile. Dwie różnice. I? Z
Słuchajcie, musimy kończyć program. Ostatni moment. Dobrze, ponieważ została nam ta ostatnia chwila, ja sięgam po pytania, bo chcę być przygotowana, bo jeżeli nie usłyszałam jeszcze telefonu, to naprawdę zostaje nam niewiele czasu na to, żeby podać odpowiedź. A pamiętajcie o tym, że trzeba jeszcze opisać te dwie różnice. No a na to mamy już naprawdę niewiele czasu. Jeżeli mamy zdążyć rozdać te pieniądze, to jak najszybciej musimy usłyszeć telefon. 704-300-4310. Kto zdąży? To co? Tym razem się nie uda, tak? Za mało było czasu. Słuchajcie, to nie jest tak, że zaserwowaliśmy tę zagadkę tak późno komuś na złość. No nie, my chcielibyśmy, żebyście mieli więcej czasu na rozwiązanie tej zagadki, ale więcej czasu zajęła nam poprzednia zagadka. Może udałoby się ją rozwiązać wcześniej, ale to wy, podając swoje odpowiedzi, decydujecie o tym, jak szybko zagadka zostaje rozwiązana. Zajęła nam więcej czasu, dlatego tak mało czasu na rozwiązanie tej zagadki, a czasu programu nie możemy przeciągnąć. Wiecie, jak to bywa w telewizji, wszystko ma swój określony, konkretny czas, który niestety nijak się nie wydłuża, wręcz przeciwnie. Także jeżeli mamy zakończyć program, to mam nadzieję, że usłyszę teraz telefon. Daj sobie szansę i ostatni raz wybierz numer. Jeżeli widzisz te dwie różnice, zapraszam. Jeżeli nie udało Ci się znaleźć odpowiedzi, nie dzwoń, daj szansę komuś, kto wie. Uwaga! 704 304 310. I? No albo ktoś teraz wybiera numer, albo no nie będzie miał szansy sięgnąć po pieniądze. To jest ostatni moment na podjęcie decyzji. O, już 30 sekund, no żebyście nie myśleli, że to jest jakiś dodatkowy czas, który dał nam reżyser. Nie, to jest 30 sekund na pytania bonusowe, także jeżeli mam usłyszeć odpowiedź i te dwie różnice, to teraz. 704 304 310. I? No mam nadzieję, że usłyszę telefon. Jeżeli nie udało Wam się rozwiązać zagadki i nie usłyszę telefonu, reżyser pokaże tę odpowiedź. Te różnice się zaznaczą na obrazkach, także jeżeli macie wątpliwości, czy one tutaj są, albo są przed telewizorem osoby, które nie poradziły sobie z zagadką, spokojnie zaznaczą się te różnice, będziecie mieli okazję się przekonać, gdzie one się znajdują. No, ale mam nadzieję, że zanim to się stanie, to ktoś z Was po prostu dwie z tych różnic opisze. To co? Czy ktoś wybrał numer, dał sobie szansę, nawet po raz ostatni? Chodzi o to, żeby jak najszybciej znaleźć się tutaj w studio, bo za chwilę tej szansy nie będzie. Potrzebuję jednej spostrzegawczej osoby, która potrafiła się wykazać dobrym refleksem. Bo nie mieliśmy dużo czasu na rozwiązanie tej zagadki. Czy ktoś sobie poradził? Dobry wieczór. Poproszę o dwie różnice. To tak, nóżka od krzesła jest krótsza i brakuje kawałka cienia od nogi. Już sprawdzamy, czy to się zaznacza, ale z tego, co Pan tutaj opisał, to widzę, że faktycznie tak, to są te dwie różnice. Nie, brawo, 100 zł jest już Pana. W takim razie przechodzimy do pytań bonusowych. Trzymam kciuki. Uwaga. Kto napisał wiersz o Panu Hilarym? Jak on się nazywał? Żeby nie palnąć, to sprawdzę. Julian Tuwim. Którego państwa prezydentem jest Joachim Gauck? Jak nazwisko? Gauck. Niemiecki?
Dobrze, jaki pseudonim nosi najsłynniejszy świadek koronny w Polsce, który pogrążył mafię pruszkowską? Ojej. Nawet książka ostatnio, no jakiś czas temu wyszła książka, Masa. To jest poprawna odpowiedź. Za dużo czasu zastanawiał się pan nad wcześniejszymi pytaniami, ale znał pan tę odpowiedź. To tak czasami jest, że się zastanawiamy zamiast podać, ale cieszę się, że się udało wygrać pieniądze. Gratuluję panu, pozostałym zwycięzcom i zapraszam na jutro. Widzimy się o 1:15. Do zobaczenia. Kolorowy film.